Witam, witam wszystkie panie zierzgające. Ja dzisiaj po raz pierwszy wypuszczona na samopas po takim dużym miasteczku. No, także trzymajcie za mnie kciuki, żebym gdzie nie pobłądziła. A teraz wam pokażę, jak wygląda duże miasto z okolic mojego hotelu. W Japonii się jeździ po drugiej stronie ulicy. Także oni jadą tam, jadą w tą stronę do nas. Zobaczcie, o, tamten pan od razu przejechał na drugą stronę. Czyli tak, mamy tak, jedną ulicę tutaj, druga ulica nad nami, jakiś kanał z wodą, bloki, nie wiem, czy wszystkie mieszkalne, chyba tak, też. A potem tak, ja jestem na kładce, która przechodzi przez to całe takie olbrzymie skrzyżowanie. W oddali widać kolejne zabudowy Tokio. A tam dalej, o, tam dalej są kolejne ulice, tam w tamtą stronę miałam hotel. I teraz jak nam się uda, to tutaj górą będzie jechał pociąg. Także tak będą wyglądały. Zaraz poczekamy, może pociąg się zdarzy i będzie przejeżdżał. Bo tu górą jeździ tu, to, co tu widać. Ale zobaczcie, o, jak pięknie jest. Uwielbiam duże miasta, czuję się w nich dobrze. Na ogół się w nich odnajduję. A słuchajcie, ten taki tygrys, co to jest? Po japońsku tora. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie tora hebrajska, tylko tora tygrys. O, i ten tygrys pomaga mi zawsze trafić wieczorem do mojego hotelu. Bo gdzieś tutaj pod spodem wychodzę z metra i potem wiem, w którą drogę mam tutaj wyjść, tak? Na ogół z metra wracam gdzieś tam pod tymi drzewami i mam wyjście. Potem muszę tutaj przejść aż dookoła. O tak. I tutaj tym kawałkiem. Pod no, moją kładką. I tam idę, gdzie te wysokie bloki. Ten taki chudy jest w pośrodku. A tam, gdzie te wysokie bloki, to ja tam mam hotel. Tam za tym wysokim blokiem. No, także jestem w samym takim dużym centrum. O, a taki znaczek, poczekajcie, jak wam go pokażę bliżej. O, ten taki niebieskie, takie stylizowane M. To jest właśnie znaczek metra. I tutaj jest jedno wejście do metra, a ja w tej chwili idę do drugiego. Poza tym, po tym mieście jeżdżą jeszcze jakieś inne środki lokomocji. Na przykład tutaj, czekajcie, zaraz paluszkiem pokażę, o tu. Jest stacja JL, o, zobaczcie, kolejka jeździ, JL, nie? Czyli Japan Railways, i oni sobie jeżdżą, jest 50 tysięcy linii, trzeba się w nich zorientować. O, i tak to wygląda. Te trójkątne takie napisy to jest znak stopu, a tam zresztą jest nawet napisane po ludzku. O, i ja będę usiłowała sobie przypomnieć, co tam jest napisane. O, widzicie, tu inna, żółta linia przejechała. Poprzednio w tą odwrotną stronę przejechał pomarańczowy. Także jest w czym rozkminiać. Dobra, następne zeznania z kolejnego kawałka, gdzie teraz trafię. Udało mi się dotrzeć tam, gdzie chciałam. I dzisiaj mam swój taki spokojniejszy dzień na małe zakupki w Tokio. Ale to brzmi, sama nie wierzę. Zobaczcie, takie reklamowe wachlarzyki rozdają. Bardzo dobry wynalazek. Bo jest gorąco i wilgotno jak piorun. Ale da się wytrzymać. Nie bardziej niż... ciepełko jest nie większe niż we Włoszech. Tylko jest odrobinę bardziej wilgotno. I tego się trzeba... Powiedzmy, od tego trzeba się wachlować. A tak to... Ciepełko jest takie samo jak we Włoszech, także nic nowego mnie tu nie spotkało pod względem ciepełka.
pokażę Wam coś, co zwróciło moją uwagę i aż się we mnie zatrzęsło w momencie, kiedy to zobaczyłam. Zobaczcie, jak jest tu elektryfikacja zrobiona. Nasze wszystkie zasady europejskie i wszystkie przepisy dotyczące elektryki i prądu i wszystkiego, co tutaj tak na prąd chodzi, to tutaj wszelkie kontrole by dostały zawału i by padły. Natomiast tutaj, jak widzicie, wszystkie kable idą górą. Tutaj akurat na tej ulicy nie, ale tam dalej kawałek tak. W każdym razie wszystkie kable idą górą na takich słupach. Te są jeszcze dosyć mało oplecone, te słupy. Natomiast widziałam już takie oplecone, że wyglądają tak, jakby już miały umrzeć od razu pod ciężarem i naporem kabli. I teraz tak, mnie to zatrzęsło, bo rzeczywiście to wygląda no, dosyć obrzydliwe. Duże miasto, technologicznie raczej rozwinięte i wszystko działa. Natomiast właśnie to mnie uderzyło, no ale się okazało, że no właśnie, jak tu jest trzęsienie ziemi, kto potem będzie rył po ziemi i szukał tych kabli? Taki mały ten. Także wszystko ma swoje wytłumaczenie, wszystko ma swoje wyjaśnienie i otwartość umysłowa przyda się do wszystkich rzeczy. Idę dalej, bo chyba przeszłam ulicę za daleko i muszę chyba trochę wrócić. A dlaczego ja w ogóle tu przyszłam? Ja tu w ogóle przyszłam dlatego, że tutaj są moje ulubione utensylia kuchenne. Zobaczcie, jakie wspaniałe. Japońskie noże, każdy słyszał, że są najlepszej jakości. I tutaj u któregoś z tych sprzedawców pewnie sobie nabędę typowo japoński nóż. Z tym, że te takie tasaki prostokątne i szerokie, to już mi pani przewodniczka wczoraj powiedziała, że one są chińskie, nie są japońskie. Także już jak pojadę do Chin, to sobie kupię chiński nożyk taki. A tutaj są, zobaczcie, końcóweczki, można sobie rękojeść do tego wybrać. I tak będzie. A teraz idę polować na miseczki i na takie żeliwne czajniczki do parzenia herbaty. A tak Japończycy śmieci wyrzucają, zobaczcie, wynoszą z domu najwyraźniej. Jest wszystko podzielone na różne plastiki, szkło i metal, nie? Te aluminiowe puszeczki. Także widzicie, z każdej flaszki jest obdarty ten plastik. Kurczę. A tutaj są pałeczki, żeby małe dzieci uczyć jeść pałeczkami. Zobaczcie, one są połączone. Nie, no zobacz, jest sam raz dla mnie, żeby mnie nauczyć. A tu już normalne są. Nie wiem, gdzie jestem, już się zgubiłam, ale tak przyjemnie się zgubiłam, bo zobaczcie, wlazłam na takie coś. Stare, nieodnowione. Kurczę, tylko nie wiem, co to jest. Klimę mają zainstalowaną. Można i tak. Zobaczcie, jakie detale architektoniczne. Niesamowite. Nie ma bata. Dzisiaj w tej dzielnicy wywożą śmieci, bo zobaczcie, wszystko jest powystawiane. To jest blisko tego budynku pięknego, który przed chwilą Wam pokazywałam. Widzicie? A tam śmieci stoją wystawione do zabrania. Widzicie tutaj, ile jest tej elektryki zwisającej? Niesamowite. Budynek mieszkalny chyba, czy co? A może hotelik, a tutaj obok taka malusieńka świątynka. Nie wiem, co to jest, nawet nie będę się wygłupiać i zgadywać, ale wygląda przeuroczo. Widzicie, że warto się zgubić? I znowu elektryka. Z tyłu Tokyo Sky Tower, tutaj o, to na
na górze, tam nie wejdę za żadne pieniądze świata. Nawet gdyby to oni mieli mnie płacić. Ale tutaj chciałam zwrócić uwagę na elektryczność i takie ładne podwieszane lampionki japońskie. Jak ładnie to wygląda. Słuchajcie, odkrycie miesiąca. Ogórek naćknięty na patyk i to sprzedają jako rarytas. Ale słuchajcie, to działa. Jak to działa, słuchajcie, to jest zwykły, lekko przymrożony ogórek. Jak Bogackiego, zwykły ogórek. Za 300 jenów się takie coś kupuje. Słuchajcie, to się idzie ulicą i się je. Znaczy nie wolno iść ulicą, właśnie zostałam zagoniona tutaj do środka, żeby zjeść na miejscu. Ale słuchajcie, to nie jest głupi pomysł. On jest lekko zmrożony. Orzeźwiający, pić nie trzeba, można zjeść ogórka i masz załatwione jedzenie na pół dnia. Zobaczcie, no, zwykłe ogórki tam leżą w tej misce, o, nabite na kołek i to jest pyszne, słuchajcie, w ten gorąc, ha! No i w sumie zjadłam ogóreczka, bardzo dobry, w sam raz na ten upał. Zobaczcie, jaki ze mnie leje. Wilgotność 150%. Ale jest fajnie. Można sobie połazić. Dzisiaj na spokojnie, bez pędzenia od świątyni do świątyni. Co prawda jestem przy świątyni, bo tam, gdzie chciałam pójść, to stąd wiedziałam, jak trafić. Ale to już mniejsza sprawa. Teraz się wybieram do świątyni. Meiji, chyba tak to się mówi, i to jest gdzieś w centrum, jedna z największych, i teraz spróbuję do niej trafić, bo tam chcę sobie zasiąść i pokontemplować ładny park, ładny ogród japoński i zobaczymy, co tam jest. Bo to już jest mój wymysł, to nie jest już podpowiedź pani przewodniczki, tylko jest mój wymysł. Lecę, bo mam zielone światło. Google z gorąca oszalał i wywlókł mnie nie wiadomo gdzie, ale zobaczcie, jaki fantastyczny budynek. On jest taki lekko zaokrąglony tam do u góry. I tutaj po środku ma jakieś takie niszę taką podłużną. Bardzo fajnie to wygląda. Tu jakieś się albo budują, albo się remontują. Tamten wygląda, że się buduje, ten z tyłu. Dobra, odnalazłam swoją linię metra i zobaczymy, czy teraz mi się uda trafić w to miejsce, w które chcę trafić. No, dotarłam tu, gdzie chciałam. Tu jest jakaś wielka świątynia i pałac imperatora. Cesarza. I co dalej? I sobie tam pójdę, tamtym mostkiem. Ale dotrzeć tutaj to było wyzwanie nie z tej ziemi, bo nie wiem, czy oznaczenia zawiodły, czy mój internet zawiódł. W każdym bądź razie, no niestety, pochowały się napisy. Za słupkiem było moje wyjście i obeszłam pół Tokio niemalże pod ziemią, zanim znalazłam odpowiednie wyjście. Żeby nie było tak różowo, to wam opowiem mniej więcej, na czym to polega, że nie umiemy znaleźć, no nie, że jaka taka nieogarnięta jestem, tylko te wyjścia tutaj z metra, to nie jest cztery po obu stronach skrzyżowania, tylko to się rozwidla w jakieś pierdyliard rozmaitych wyjść i naprawdę mają oznaczenia 1A, 1B i to nie tylko 1A, 1B dużej litery, ale również 1A i 1B małej litery. I teraz znajdź odpowiednie wyjście. A to nie kończy się na 1A, 1B. Jest 1C, 1D i chyba jeszcze 1E widziałam. Ale to w każdym bądź razie prawie mnie pokonało. I jestem w tej chwili, nie będę wam się pokazywać, bo wyglądam jak nie powiem co. A tutaj właśnie będę zaraz zwiedzać. Tylko sobie jeszcze coś kupię do picia, bo już nawet nie umiem mówić.
Ja myślałam, że jak tu wejdę, to sobie zasiądę i będę rysować. A tu jest tak ładnie, że ja to muszę pozwiedzać normalnie, jak turysta. Zobaczcie, jakie piękne drzewka. Cudnie jest. A ja opływam wodą. Potem i przedtem też. Kurczę. Oj, chyba jest jakaś tam woda. Bo właśnie mi się skończyła w termosiku. Zobaczcie, jak jest pięknie. Zobaczcie, jak pięknie. Jeziorko jest. Się cenił, kurczę. Pan cesarz. Zobaczcie, jak pięknie. I sosny takie tutejsze. Trochę inne jak moje śródziemne. Jak tu ładnie. O, i teraz tak. Pouczymy się od razu japońskiego. Zobaczcie, tam jest taki śmieszny jakby strzałka, luzik i kwadracik. I to jest wejście. Widzicie? Po co jest napisane, to jest wejście. Zawsze taki ludek i kwadracik to jest wejście. Ale już widziałam, że ławeczki też są, to w jakiejś zacienionej ławeczce sobie usiądę i odsapnę. Zobaczcie, jakie piękne. To dookoła, co słychać, to są cykady. I z tego, co mi opowiadała pani przewodniczka, to tych cykad jest co najmniej 3 rodzaje. Czyli są takie, jak piłują, takie jak u mnie pod domem. I. Są takie, które tak śpiewają, jak tutaj w tej chwili słychać. I jeszcze są takie, które robią taki głos, taki najpierw a potem coś takiego. Także jeszcze jak mi się uda nagrać, to wam przedstawię, jak to wygląda. Na razie jest przepięknie. A tu jakaś budowla już się tam z tyłu czai za wejściem. Kurczę, ale ławeczki tu się skończyły, kurczę. Już nie mówię, żeby w cieniu. Pięknie utrzymane jest, nie? Alejki wyasfaltowane, żeby nie zarastały nie wiadomo czym. Mogłoby być jeszcze opisane, czy jak pójdę w prawo, a nie tam coś jest, jakiś opis, to lecę. Poczytam. Te sączki z ławeczki. I teraz tak, zobaczcie, tu jest nawet instrukcja obsługi, jak wstawać z ławeczki. Niesamowite. Podejrzewam, że to słoneczko zaraz zajdzie za to drzewko. Ja sobie posiedzę tutaj. Wodę się musiałam zaopatrzyć normalnie w łazience, w zwykłą taką, także będzie się działo prawdopodobnie. Na samej górze powiedzmy, że rozczarowanie. Taki placyk z ławeczką po środku. Widok jest taki na nowoczesne Tokio, na sosnę z Tokio, na drzewka z Tokio i koniec. Cykady cały czas słyszycie. Są 3 różne dźwięki. Kto umie rozróżnić, proszę uprzejmie, zapraszam.
No i zaryzykowałam moją astmą, żeby wejść, a tu co? Pusty placyk. No, myślałam, że chociaż jakaś budowla, świątynka, jedna, malutka dla mnie. Okej. Dobra, to teraz trzeba powoli gdzieś wrócić na jakieś ścieżki zwiedzania wielkomiejskiego, dosyć parków. Ten pięknie utrzymany, ale tu na górze myślałam, że coś będzie, a się okazało, że nic. A i przy okazji wiadomość, wachlarzyk, którym się wachlowałam, gdzieś przepuściłam. Nie wiem gdzie, nie będę za nim latać, szkoda. Tu chyba najlepiej słychać. Najpierw wii, 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 uuu. No to już końcówka tego przepięknego parku. Już wychodzimy. Wychodzimy. Ja wychodzę. Kto jeszcze wychodzi? Znaczy, o, tamten pan też wychodzi. Ale ja już jestem teraz sama łażę do tego. To już sama wychodzę. To, co słyszeliście, to jest tutejszy kruk. Gawron? Zobaczcie, jak tu ładnie.